kampania jest reakcją na ostatnie wydarzenia na drogach. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu 84-latka zginęła potrącona przez śmieciarkę, a kilka dni wcześniej młoda kobieta wpadła między autobus i krawężnik. Żeby zapobiegać wszystkim niebezpiecznym zachowaniom na drodze z udziałem dużych pojazdów, dużych samochodów, między innymi ciężarówek, między innymi autobusów, między innymi samochodów ciężarowych, w tym również będących tutaj w tle śmieciarek. Będziemy współpracować, na co nie jest to pierwszy etap przed tym, zanim powstaną filmy profilaktyczne, zanim powstaną materiały profilaktyczne, które będziemy na co dzień rozdysponowywać wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego. Apel jest skierowany zarówno do kierowców, jak i pieszych czy rowerzystów. Chcieliśmy uświadomić kierujących tymi pojazdami o dużych gabarytach, że nie są sami na drodze i żeby zważali na tą kategorię uczestników. A oczywiście piesi, rowerzyści, motocykliści też muszą mieć świadomość, że zagrożenie czyha wszędzie. W akcję włączyła się także spółka Radkom. Marcin Matychniak mówi, że kierowcy śmieciarek często spotykają się z trudnymi warunkami pracy. Właściwie na terenie każdej gminy znajdują się ulice, gdzie mamy problem z wjazdem. Są to ślepe ulice bez przejazdów, które musimy cofać samochodami ciężarowymi po odpady nieraz kilkaset metrów. Są to drogi nieutwardzone, są to wąskie drogi dojazdowe. Dlatego kluczowa jest tutaj praca naszego kierowcy. Tak naprawdę to kierowca musi tutaj mieć duże doświadczenie, żeby bezpiecznie wykonać podjazd po odpady. Do kampanii przystąpił także Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu. Będziemy propagować filmy instruktażowe, które powstaną później na spotkaniach z seniorami, a także z innymi grupami naszych odbiorców. Także będziemy służyć wiedzą naszych egzaminatorów, którzy będą współpracować przy produkcji filmów, ulotek, gdzie przekażą też swoje doświadczenie. Kolejnym etapem kampanii będzie realizacja filmów instruktażowo-edukacyjnych z uwzględnieniem różnego typu pojazdów. Następny etap związany będzie z dystrybuowaniem ulotek "Dla każdego jest miejsce na drodze". Ostatnim będzie cykl spotkań edukacyjnych z kierowcami samochodów ciężarowych.